Siemanko! Niedziela, 7 czy 8 już nawet, nie wiem, września roku pańskiego 2019, słuchajcie, macie tutaj prasę mordy, a krótki, szybki vlog, bo chciałem wam pokazać, co się dzieje na podwórku. I o to sobie jedziemy, zobaczcie teraz, co się dzieje na podwórku. Te jaguarzysko dobrze znacie, ale tego jeszcze nie, trochę większy. Gabryś nadciąga. I Marecki. Siema, gdzie są te? Romek, pomachaj. O, gdzie kolejny zawodnik? Pomachaj widzą. Wyłonił się kolejny. A maszyna stoi, zamiast zapierdalać. Pęd 936. Zobaczcie, jakie bydle. Co ucieka na podwórku, stoi. A gdzie jest jeden błotnik? A drugi też nie ma po jednego. Jaka wielachna. Zobaczcie, jak ta przyczepa wygląda po opadu Fenta. Jaka wielka. Na spokojnie. Rąka zabierzemy z przodu. Pasmer pomontuje, będzie widowisko, co? Oj, daj. O, ale jest bardzo. Jeszcze drugiego wam zapię, tego dużego. Jaki mój case mały podług tego wszystkiego. Pukse stoi. O, moim paszowozem ktoś wyjechał nawet. Bo jednego dużego widzieliście. Jaki on nieduży, nie? Tak, mam prawie koło, to prawie do za pępek. Chłopaki się śmieją, że brudne kręcę, że zaraz wyczyszczą. A muszę oprzątać, nie mam czasu. Dobra, złapię jeszcze, jak chłopaki tankują i biorę się za robotę swoją. 850 wydaje się dużo, ale przy tamtej to jak pchełka, nie? Trochę da. Ja to sobie poszeleję, już serwisy. Teraz sobie nakręcimy, jak chłopaki paliwo wlewają. Taki będzie szybki, krótki vlog. Pomachaj do widzów. Też masz włoski, że jest taki, wiesz. To jest dobra.
będzie na początek pod muzykę. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 10 czy 11? Ja nie wiem. Czekaj, sprawdź. 10. Poczekaj. 10 września, powiedzmy. 10. 10 roku pańskiego 2019. W zasadzie, słuchajcie, to nie będzie vlog, bo ze słuchawki w kieszeni, bo jest zimno. Tam kabel niestety. Uj, nie zasuwaj. Pada mi się troszeczkę deszcz, czyli sporo popadało. W zasadzie to nie jest vlog, to zaproszenie, tak? Chcę się was tutaj serdecznie wszystkich zaprosić na Dni Pola Kukurydzy, które odbędą się, jak wcześniej było zapowiadane, 28 września tego roku, wiadomo, na moim gospodarstwie. To jest miejscowość Józefków 33, gmina Gostynin, województwo mazowieckie. Od godziny 10. Ja jeszcze dodam, że na vlogu też pod spodem będzie dodane położenie pola z GPS-a, żeby każdy z was mógł sobie wbić to na mapie i żeby bez problemu każdego to prowadziło. Oprócz tego na zaproszeniach, które będą wydrukowane i dostarczone naszym klientom, też będzie położenie pola z GPS-em. Będą, co będzie? Będziemy omawiać odmiany, które tutaj są na rynku. No to się tutaj spotykamy. Chcemy wam pokazać trzy firmy, trzy hodowle, kilkanaście odmian. Każda z hodowli będzie miała kilka minut, żeby oprowadzić ludzi, pokazać swoje odmiany. Oprócz tego będziemy te odmiany też zbierać, będziemy je ważyć, więc każdy z was będzie mógł sobie zobaczyć, jak dana odmiana plonowała. Jaką miała wilgotność. Jaką miała wilgotność. Będą też konkursy, będą nagrody, więc wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Będzie jedzonko, nikt głody nie odejdzie, jakiś grill, jakiś catering, będzie piwko, może coś jeszcze więcej, jakaś woda nawet. Woda musi być. Też może być, słuchajcie. I przede wszystkim będą youtuberzy, których dobrze znacie. Będzie Mister Adamo 15, będzie Bolek, będzie Brączek, no i będzie Piotrek z kanału Rolnik Szuka, także będziecie mogli się z nimi spotkać i prowadzić, i będzie Perkins. Także będą ci youtuberzy w namiocie, można z nimi sobie porozmawiać, jakieś selfie zrobić i tak dalej, spotkać się tak samo. Także to też będzie informacja. Chciałbym też zapraszać innych hodowców, którzy by chcieli wziąć udział, przyjechać, serdecznie zapraszamy. No i co, to będzie chyba nasz najdłuższy vlog. Kto przyjedzie, to zobaczy, będą też nowe ciągniki, tak. Nowe maszyny do obejrzenia sobie też na boku będą stały. Także myślę, że dużo innych atrakcji. Nie wiem, może w kukurydzy jakieś dziewczyny będą, nie mam pojęcia. W każdym razie, tak jak mówię, widzimy się 28 września o 10. Także do zobaczenia, słuchajcie, trzymajcie się mordy, cześć. Wszystkiego dobrego.